Po raz 9 już można było wziąć udział w spływie kajakowym Wisłą przez miasto Nieujarzmione. Trasa wiodła z Wawra na Tarchomin. Wszyscy chętni warszawiacy wyruszyli w dół rzeki. Pierwszy przystanek zaplanowano na Poniatówce plaży przy moście. Tu przeformowano szyki, podniesiono transparenty i kajakarze popłynęli pokłonić się Warszawie, staremu miastu. Płynąc rzeką, która w okresie powstania odegrała szczególną rolę.